Późnym popołudniem kierujący samochodem marki Mercedes jechał z Lubina w kierunku Obory. Na nowo wybudowanym wiadukcie stracił panowanie nad tym pojazdem. Wjechał najpierw na barierkę dźwiękochłonną, później kilka metrów przejechał przez chodnik, no i na szczęście tutaj zatrzymały go barierki ochronne, które osłaniają pieszych. No i prawdopodobnie to było przyczyną tego, że ten samochód nie spada, a mogłoby się to skończyć tragicznie. 59-letni mieszkaniec Lubina miał ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie. Jak zawsze w takich przypadkach kierowcy zostało zatrzymane prawo jazdy. Następnie sprawa zostanie skierowana do sądu. Za jazdę pod wpływem alkoholu grozi do 2 lat pozbawienia wolności.